Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC, a oto przed wami kolejny, chyba już siódmy, jeżeli pamiętam dobrze, odcinek z Postala 2. Ostatnio, panie i panowie, zrobiliśmy niezły dym, jeśli chodzi o Kroczygo i Paradise Mall, a dzisiaj kroczymy tam, gdzie nie udało nam się dojść w ostatnim odcinku, czyli po napalm do fabryki. Tutaj widziałem jeszcze wariatkowo, do którego też chcę dzisiaj zajrzeć, także to jest aktualnie nasz cel. Policja i steki, nie wiem czy zdążymy to ogarnąć, raczej nie. Może na złomowisko jeszcze dojdziemy, żeby taką sobie po prostu rundkę zrobimy. Zobaczymy jak to, nie musimy się dostać do fabryki po napalm. Okej. W ogóle ciekawostka, bo tą grę wczytałem sobie tutaj już 3 razy. Za pierwszym razem jak tę grę wczytałem, to była taka babka i teraz tutaj nie ma. I mój koleś już powiedział do niej, wal się na ryj, po czym ona strzeliła i wybuchł ten samochód i wybuchł ten samochód. Nie mam pojęcia jak to się stało. Muszę przestać palić to świństwo. Tak, za chwilę nam będziemy mieli zjazd, bo wypaliliśmy faję zdrowia. Mamy na szczęście 3 pizze i pączki, w sumie mało nam to da. No ale mimo wszystko to mamy, żeby się jakoś uleczyć, chyba tędy musimy iść. Do fabryki bym chciał, tak. Pod napalm. Fabryka może być pojebana, bo tam zawsze jakieś pojebane osoby w tej fabryce siedzą. Mamy 100. Gdzie ja tu w ogóle mogę... Ja chcę się dostać po prostu do... fabryki, ale nie jest mi to aktualnie dane. Mogę tu jakoś w ogóle przejść? Nie, okej. Dobrze, no to idziemy dookoła. Czy mam iść tędy? To po prostu o to chodziło. Wychodzi na to, że tak. Ta mapa jest strasznie konfizyk, bo ta mapa nie odzwierciedla 1:1 to, co jest normalnie w świecie. Przez to jestem strasznie confused, za każdym razem jak tej mapy używam. No i teraz w lewo. No kiciuś. Chwila, my tu byliśmy już, pamiętacie? Tam zaczynaliśmy odcinek 5 bodajże, z tego co pamiętam. W środzie, gdzie musieliśmy się iść przebrać, no pamiętam się, wszyscy śmiali ze mnie. O proszę, co my tu mamy? Nożyce ogrodowe, jak miło, jak miło. Mamy też koszlę naszą, trzeba pamiętać o tym. Teraz idziemy prawidłowo, sukces, okej. Yield, znaczy yield. W ogóle tutaj 3 osoby, 3 słody stąd wychodzą. Mogę pogadać z wami, czy coś? Idiota. Co w ogóle jest? Cześć. Czy ktoś w ogóle może ci pomóc? Gdzie my jesteśmy? W klinice. Co się dzieje w klinice? Dzień dobry. Mogę tu chodzić? Chyba mogę, okej. Zawitaliśmy do kliniki. Vent Acure. Jakieś choroby weneryczne tu mogę leczyć? O, apteczki tu są, o jak miło. Już wiem gdzie mam i żeby się uleczyć. O! Szczaj tutaj, okej, jak się szczało? Pamiętam teraz, R? Tak. Oto bilecik. Jak tam nasikać tak, żeby tam trafić? Może tak jakoś. O! There we go, udało się w końcu. I co teraz? Maszyna wygląda bardzo dziwnie. Dostałem faję zdrowia. O! A dziękuję. Jak to jest wasz sposób leczenia, to nie wiem co mam powiedzieć. No, Balloon Reamers, to już widzieliśmy. Fabryka i złomowisko, okej. O, będzie interesująco, coś czuję i będzie niezła napierdalanka, coś czuję, jeśli chodzi o ten napalm. O Boże. Tu już jest ciekawie, tu pewnie bezdomni siedzą, bo tutaj się pali. Tu mamy shotgun, okej. Niekoniecznie bezdomni mają shotguna, ale... Tu się wszystko może zdarzyć. Tu widzę magazyn. A magazyn w takich grach jest całkiem okej. Okej, to jest wszędzie policja. Czy ja mogę tu w ogóle wchodzić? Przestójmy. Dobry. Ja tu mogę sobie wejść po prostu? Chyba mogę. Okej, ale co mi da magazyn? Kurwa, okej, czyli nie mogę tu wchodzić. Dobrze. Dobrze, przepraszam. Już mnie nie ma. Słod ma wyjebana i dobrze. Słod mnie atakuje, bo ja bym full. Tak bym strzelał. Okej. Jesteśmy czyści. Gdzie jest ta fabryka? się tak gubię. Okej, prosto i w prawo. Dobrze. Okej, witamy w fabryce. Jeżeli się nie mylę. Jeżeli coś mi się kojarzy, że wyjdziemy koło naszego domu. Takie mam dziwne wrażenie. Napalm Industries. Yes, I need to go here. Dobra, gdzie tu jest wejście? Czy to jest tylko dla obsługi wszędzie? Po napalm. Idiota. Kurwa, jak się wystraszyłem. Ty masz szczęście, że jest policja obok, bo bym cię rozpierdolił. Dobrze, po napalm tędy. Cześć, pani policjant. Ja tylko po napalm chcę wejść. Nic tylko mnie nie interesuje. Przy okazji przydałoby się broń wybrać, ale nie chcę, żeby ona mnie widziała z tą bronią. Więc mamy też Kroczygo. O, Kroczygo jest mocną bronią mimo wszystko. Shotgun na razie niech będzie. F się chowało? Tak, pamiętam dobrze, okej. No ciekawie jestem, tu coś będzie działo. Bo już tego nie pamiętam. Okej, tu mamy wyczytywanie. Czy mogę po prostu kupić napalm i tyle i wyjść? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Chciałbym kupić trochę napalmu. No, żeby wyplenić chwasty z trawnika. To będzie 300 zielonych. Brakuje mi 3. Przykro mi, ale masz za mało kasy. Wal się na ryj. Siemka. Nie mam pieniędzy. I co ja teraz zrobię? To jest pewnie specjalnie tak, żeby mi brakło pieniędzy, tak strzelam. Musiałbym iść... zabić kogoś. Daliśmy pieniądze? Nie, aha. No dobra, no to zabijamy, dopóki nie dostaniemy pieniędzy. Ty wykonasz bogatego? Ale nie daliśmy pieniędzy. Potrzebuję pieniędzy. Dajcie mi pieniądze. Nie dostanę pieniędzy najwidoczniej. Ty jesteś zwolennikiem gry w Syzes. Ty musisz mieć hajs. Nie masz tylko broń. Zapomniałem. Rany, weź już przestań. Czy uważasz, że gry komputerowe są złe? Czy to ukryta kamera? Zajebista rozmowa. Nie powiem. Ja pierdziule. A co tu się stanie, jak tu przejdę? Czy w ogóle da wejść? Nie. Okej, to po co to jest? Aj, shit. Mów mi, Tom Cruise. Czemu Tom Cruise? No to chodziło. Czemu Tom Cruise? Coś muszę nie kojarzyć. Ostra broń. Ktoś mógłby stracić kończynę. Ekstra. Okej, spróbujemy jeszcze tych dwóch zabić tutaj. Udało się. No ale nie dostałem pieniędzy, wiecie co? Wiecie co wam powiem? Wiecie co wam powiem? Mordujemy. Nie widziałem. Nie widziałam tego. Mordujemy. Po kolei każdego. Sorry, koleżanko. Ojejku, przepraszam bardzo. Ciekawe, gdzie trzymają napalm. Nic, na pewno znajdę. Okej. Nie sejwowałeś przed chwilą? Tak, sejwowałem shot of oko. Dobra, weźmiemy sobie teraz inną broń, na przykład taką. I idziemy po napalm. Tylko przydałoby się w niego nie strzelić. Bo jeżeli nam się zdarzy w niego strzelić, to będzie... A chwila, w sumie mogę po prostu poczekać, aż mi to minie i chyba mnie nie będą atakować. Chociaż to jest tylko dla obsługi, więc raczej będą. Ale przetestujmy moją teorię. Nie mam nic do leczenia też, a jeszcze tam tutaj będzie, jak coś mam awaryjną faję zdrowia. Tu po prostu zdjęcia. O Boże, dostaną w ogóle coś stąd? Nie, okej. Tu pewnie kopnę i... nie, kopnie, ale prąd. O, damn! Ładna lokalizacja swoją drogą. Bardzo ładna swoją drogą, okej, wszystko ładnie działa. Postal gaming nie wiadomo, teraz się patrzę właśnie, tutaj mam drugi monitor, taki drugi monitor można powiedzieć. Ja po prostu patrzę, czy wszystko jest na pewno w porządku. Okej, czyli będę miał napierdalać, okej. Czyli napierdalamy się. Czyli musimy sobie napalm wywalczyć. Kurwa, zajebią mnie. To wytrzymali się niż myślałem. Damn. A ja tu jestem faktycznie bez żadnego leczenia. No, mam te pączki, ale... Co to w ogóle jest? Nie mogę nic z tym zrobić, okej. Ja mam powiedzieć, co to było. Au, fuck! Gdzie jest dual building, jak w sobie ustawię? Oj, kolego. Okej, tu muszę F5 zrobić, bo tu nie wiem, co by tu mnie czeka, naprawdę. Muszę te faje z zera chyba sobie ogarnąć. A buchnę sobie już teraz, wiecie co? Buchnę sobie już teraz. Czuję się świetnie. To wyrzutki rakiet, ale w takim małym pomieszczeniu to raczej nie pyknie. Musimy sobie ten. There we go. Okej, tutaj lepiej nie strzelać. W to wszystko, to się źle skończy. Okej, gdzie może być napalm schowany, co? Will Call. Czy zadzwonisz? Ej, to fajne lokalizacje, są mega fajne. I like it. Okej, no szczerze muszę iść tam, gdzie ten Will Call jest cały. Albo to jest jakaś, albo to jest ktoś? Albo nie, co to może oznaczać w sumie. Okej, to dużo amunicji na auto. Damy sobie full auto, znaczy pół auto. There we go, to działa lepiej. Ja tak sobie pyrkamy, no. To działa znacznie lepiej. O, to jest za dźwięk w ogóle, what the hell? Strasznie dziwne miejsce, tutaj mnie na pewno nie było. Na miliard procent mnie tutaj nie było. Zupełnie pochowane rzeczy gdzieś, cholera wie gdzie, nie wiem czy dobrze idę. Nie widziałem tego znaku na ścianie już trochę. Pewnie, pewnie, to jest bezpieczne. Okej, chyba źle idę. Się pogubiłem. Gdzie był ten znaczek? W sensie ta strzałka, która wskazywała mi, gdzie mam iść. Chyba tutaj, tak jest. Sorry wam. Że co? Że pula genetyczna? No, wszedł psychol po napalm! To coś topi, widzę. Jakby tu nie wpadać. Tędy, gaśnica, fajnie przetłumaczone. Mamy, mogę jeden? Bo to chyba jest napalm. Oh, we go! Czas się zabawić z panem napalmem. No tak, oczywiście. Co teraz? Oblężenie mnie pewnie? Słod? Ktoś wymiotuje losowo. Oczywiście. Wow! Okej, coś się psuje, to mi się nie podoba. Cała placówka wybuchnie, jak sobie i uciekniemy, coś tak czuję. O nie, nie, no, nie! O kurwa. Dobra, musimy stąd uciekać, o kurwa. Okej, o nie. Sikaj, żeż, kurwa mać. Nie wiedziałem, że mogę kogoś flipować, chyba to się stało ostatnio. W sensie, no nieważne, wiecie o co mi chodzi. Gdzie mam iść? Gdzie mam uciekać? Bo w sumie nie mam pojęcia, tędy nie przejdę. Czy podnosi? Nie, okej. No ale tak, tędy nie przejdę. Tutaj może gdzieś jakoś? Tu jest przejście, wyjście w sensie. Ale nie przejdę a tu mogę przejść? Nie. Bo tu było wyjście ewidentnie, ale tędy nie przejdę i co teraz? Tędy muszę iść. Ale tędy też nie przejdę. Gdzie mam iść? Halo? Tamtędy? No to by wychodziło, że tamtędy. No dobra. Nie mogę tu przejść? Mogę, no. Dobrze. Uciekamy w takim razie z tej placówki. O kurna, tylko nie wiem, w którą stronę. Tutaj? Apteczki! Yes! Już mi lepiej. Ile apteczek, jak miło. Tylko, że to nie, to po prostu jest magazyn jakiś ukryty. A nie, że ja tędy miałem przejść. Okej, no czyli nie rozkminiłem dalej, gdzie mam przejść. Tylko w ogóle nie zebrałem, zapomniałem. Moje apteczki! Muszę jeszcze tych apteczek zebrać, goddammit. Nie, gdzie mi tyle życia zjechało. A tu w ogóle jeszcze gdzieś mogę przejść, poczekajcie. Bo wracając się z tego magazynu, mogę przejść jeszcze tu. Więc zobaczmy. Jolo! Okej, I guess, że tędy. O kurwa. Aż koty uciekły. Dobrze, że go zapisałem. Strzelam, że tędy. Ale to wygląda jak portal teraz, a nie jak postal. Trochę mi się spadło. Nic nie widzę tak przy okazji. Okej, idziemy tędy. Idziemy tędy. Nie wiem, czy mam iść tędy, ale idę tędy. Nic nie widzę. Okej. O fuck. Tam ktoś był? Czy mi się zdawało? W tamtym miejscu. Coś mi migło. Okej, mogę tędy przejść? Please? Okej, mam iść tędy, skoro tutaj coś się dzieje. Nie czuję się za dobrze. Dało się. Ej, seryjnie, ja tu kompletnie nic nie widzę. No, może na górę, a nie na dół. Może na górę, może gdzieś tędy. Okej, dobrze. Fucking hell. Syfnie się czuję. No wiem, niestety. Alright! Skomplikowane to było. Jak w postalu, zero w ogóle czegokolwiek, gdzie mam iść i tak dalej, i tak dalej. O rany boja. Moja babcia by przeszła tak jak gdyby serwowała tyle co ty. Już pamiętam ten tekst na pamięć. Jaki zjazd. Au, fucking hell. Crash Bandicoot. O damn. Nie znam nic z tej sekcji, powiem wam całkowicie szczerze. A ja bym was nie okłamał. Nie kojarzę kompletnie nic, oglądałem całą serię z Postala kiedyś. Tego ni cholery nie kojarzę. No tu się nie... Mniej strzelamy, bardziej uciekamy, podoba mi się to. Where the f... Oh shit, okej. Nie sejwowałeś przed chwilą? Nie było przed chwilą. Czemu tu nie ma tekstury tego, widzicie? Coś się zjebało, to nie ma tekstury. Ja tylko myślałem, że to nie jest jakaś woda albo coś, tylko po prostu, że mogę tędy przejść, tylko okazuje się, że nie. Okej. Spoko. Uciekamy. Uciekamy, spokojnie. To chyba po koledze. No dumpings drains to river. Aha. Okay, what do I do? YOLO! A mam tu wskoczyć! Okej. Nie wiedziałem. I wywaliło mnie to, dlatego tu mogę chodzić. Okej, to wiele wyjaśnia. Ło! Przeżyliśmy! Mamy napalm, przeżyliśmy fabrykę. O mój Boże. Okej. To co, ja nie bym był sobą, gdybym tego nie wykorzystał, prawda? Pięknie! Nie. Spal 5 osób przy użyciu jednego kanistra z napalmem. Good morning, Vietnam! O, ten słod przeżył. O nie. Not good. Very not good. Gonią mnie! Very not good. Czemu oni przeżyli ten napalm? Jaki sposób oni przeżyli ten napalm? Chciałobyś. Nie ma tak łatwo. Nie. Odmawiam. To jest w ogóle kamizelka. Tu jest kamizelka, ja ją chcę. Dobrze. No kurwa. Odpierdolisz się? Gdzie jest wariatkowo? W drugą stronę. Dobrze. To biegniemy w drugą stronę. What the fuck? Kurwa. No i mnie spierdolę. Raczej. Wkurwiała mnie. Okej, dobrze. Jaki dostałem wpierdol. Okej. Matko Boska, co tu jest? Okej, ja też. Już dawno. Dobra, trochę tutaj siedzę. To nie schodzi w dół niestety. Także musimy się kierować do Wariatkowa, czyli tutaj w lewo. Mam nadzieję, że policji żadnej nie spotkam. Bo mam bardzo mało zdrowia, a nie chcę gry wczytywać. Ale będę musiał chyba, wiecie? Wiecie mnie strzelać? Proszę nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Masz tu ziom jakieś, nie wiem, jakieś apteczki czy coś? Przydałyby się bardzo. Może jak zmienię teren, to mi policja zajdzie. O. Sprawdźmy. Koniec policji. Ale to nie koniec problemu, ponieważ idziemy do Wariatkowa. Co się może złego w Wariatkowie stać, prawda? No, hey kids, your parents are going to die. Of course. But of course. Paradise... Visitors Bureau? To jest to? Nie, troszkę dalej. O, przepraszam. Okej, to jest za rogiem. Czy możemy tam się dostać? To jest pytanie moje. Tędy. Okej, tak, to okej. Redundant Asylum, yes. Oh boy. Oh boy. Co? Oh boy. Nie? Mi się wydaje, że tutaj też będziemy musieli przyjść później. Znaczy na pewno, jestem przekonany. Ale co nam szkodzi wejść tu teraz, prawda? Ach. O, no, tak. To był pomysł. Matko jedyna, okej. Mamy cele. O, no. To jest w ogóle cela otwarta. Nie ma nikogo w tych celach. Kible tutaj pewnie. Wiem, że to jest wariatkowe i każdy ma wyjebane, ale... Przynajmniej tak bym strzał, że... O, łapteczki. Jest. Give me. Potrzebuję tego więcej. Jezu, okej. A macie ochotę na to? A czemu nie strzelasz, typie? Pojebani są wszyscy tutaj. Tu jest to krzesło do... Może nie do tortur, ale... To się obraca. Spoko. Co my tu mamy? Pineal gland... Epiphysis cerebri. Okej, no spoko. Co? Seed of the human soul. Remove brain, get spoon, scoop out pineal gland, get third eye, dominate world. What the fuck? Przejdźmy dalej. Wejdźmy w ogóle do tego pojeba. Cześć stary. Ja zamknąłem się z pojebem, nie, wychodzę. Ja grałem za dużo w Outlasta, żeby nie wiedzieć, jak to się skończy, okej? Jednokierunkowa! Jednokierunkowa jest twoja morda. Nie wiem, jaki to ma sens w ogóle, jeśli chodzi o obrazę jakąkolwiek, ale okej. Tam coś się pali, nie wiem, czy to ludzie, czy to drewno. Czarny kot nie wyży dobrze, telewizor na kanapie jest. Silnie strzelają, kurwa, wszyscy. Pojebani. Mamy shotguna, czy w lodówce jest? Nie można lodówki otworzyć, okej. Ale tej wariatkowej nie ma aż tak dużo rzeczy na to wychodzi, chociaż to chyba jest tylko jeden budynek, jest chyba tego więcej. Coś jeszcze mamy u góry. Karabin, o jak miło, bo karabinu akurat mam mało. No jest kilka budynków tutaj, to fakt. Wejdźmy tu. Bo ja szukam takich właśnie miejsc, gdzie są przytrzymywane te pojeby, to mnie interesuje. No tak samo wszystko wszędzie. Byś mnie strzelał, prawda? Nie? Masz wyjebane? Kiedy? Okej. Cześć. To jest tylko napalm. Cześć kumplu. Na normalnego nie wyglądasz ewidentnie. Nie wiem co ty chcesz, ale idę od ciebie. To tylko 3 cele w tym budynku? Ja myślę, że tutaj będzie więcej do roboty w tym wariatkowie. Jestem trochę zawiedziony. I że będzie tu bardziej pojebane miejsce niż jest. Cześć, cześć, cześć. Wiem, że chcesz mnie strzelać, wiem, że mnie widzisz. Zostaw mnie w spokoju. Chwila, to był tylko ten budynek, czy tu jeszcze można na prawo wejść? Właśnie. Co my tu mamy? Aby? Widziałem, że będziesz mnie napierdalać, bo tylko to potraficie. W tym wariatkowie. Okej. Okej. Tu już jest ciekawiej. Dzień dobry. Czemu masz karabin swojej... Może nie celi, tylko izolatce. O. Ale tu! Za to. Jest interesująco. Ja mam tylko maczety. A, resztę mam. Okej, czyli wariatkowo to jest miejsce, do którego warto przyjść. Szczególnie jeśli chcemy broń białą. Okej, nic szczególnego to naprawdę to wariatkowo. Myślałem, że będzie to bardziej pojebane miejsce. Pewnie jak będzie misja, to będzie bardziej pojebane miejsce. Jeżeli tu będzie misja, No na razie cóż, tyle jeśli chodzi o wariatkowo, zapiszemy sobie grę. Tutaj oczywiście nadpiszemy sobie wszystko, pięknie. No i co, dziękuję za oglądanie tego odcinka. To nie był taki jakiś niesamowity odcinek, mimo że ucieczka z tej fabryki, z tym napalmem naprawdę była kozacka. Mimo że czasami nie wiedziałem gdzie pójść, nie wiedziałem co zrobić, ale stare gry to się mają, że nie mają żadnych wskazówek jak co zrobić i gdzie pójść. No ale co, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się na najczęściej, zapraszam was na kolejne odcinki z Postala 2. Trzymajcie się, pa pa!